Z Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. A czego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. To już piąta niedziela Wielkanocy. Pragniemy pochylić się nad Bożym Słowem, które ma wskazać nam drogę naszego życia. Być może i ty kiedyś w swoim życiu byłeś w takiej okoliczności swego życia, kiedy zwiedzałeś jakieś ważne miejsce, pomagał ci w tym przewodnik, opowiadał historię danego miejsca, może danych rzeczy, które oglądałeś. Po jakimś czasie ten przewodnik zniknął. Było trzeba samemu obejrzeć tą wystawę, może zapoznać się z jakimiś datami, historią, ale było trzeba to zrobić już samemu. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje podobną sytuację. W takiej sytuacji znaleźli się uczniowie Jezusa. Jezus jako przewodnik. Uczniowie jako ci słuchają, którzy słuchają swojego przewodnika, którzy pragną za nim iść, ale on mówi, że na jakiś czas musi odejść. Jaka była ich reakcja? Bardzo zatrwożeni byli, można powiedzieć nawet przerażeni. Jezus mówi: ufajcie mi, niech wasza wiara wzrasta. To, co słyszeliście, to, na co patrzyliście, niewątpliwie pomoże wam przetrwać te dalsze chwile waszego życia. Zaufanie i wiara. To dwa elementy, na które wskazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi: w domu mego Ojca mieszkań jest wiele, tam gdzie ja idę. Ja tam na was będę czekał, mówi Jezus. Wierzcie w to, że tam jest mieszkań wiele. Ufajcie mi i wierzcie. Ale uczniowie dalej drążą temat. Panie, pójdziemy za Tobą, ale nie znamy drogi. Kochani, być może i my w naszym życiu mamy takie sytuacje, może masz taką sytuację dzisiaj, teraz, kiedy zadajesz Jezusowi pytanie, jak żyć, co dalej mam robić, bo znalazłem się w trudnej sytuacji mojego życia. Warto przeanalizować chwile, które przeżywałeś przed tą sytuacją, bo Jezus zawsze dużo wcześniej przygotowuje cię na tą sytuację, na tą chwilę twojego życia. Co ci wtedy Jezus mówił? Co ci podpowiadał? Bo na pewno przygotował cię na tą drogę. A dzisiaj Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wybierz Jezusa jako drogę, jako tego, z którym pójdziesz przez całe swoje życie, a wtedy to, czego będziesz doświadczał tego w prawdzie, bo Jezus jest drogą, jest prawdą.
I to, co przeżywasz, jak przeżywasz jako przygodę tego doświadczenia ziemskiego, to twoje życie, najpiękniejsza przygoda, najpiękniejsza, kiedy będziesz przeżywał ją z Jezusem. I tego tobie życzę, aby Jezus był twoją drogą, prawdą i życiem. On, który nigdy nie pozostawi cię samego. Mocno w to wierz i ufaj z całego serca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.